Cześć, witajcie w tym krótkim vlogu informacyjnym z cyklu News z komentarzem. Tym razem naprawdę krótko, bo nie ma za dużo o czym gadać, ale pomyślałem, że warto, żeby ta informacja się u mnie na kanale pojawiła. Mianowicie GTA 5 na PC-ta będzie opóźnione. Być może znacie tego newsa, więc nie jest to dla Was żadna nowość. Niemniej jednak pomyślałem, że może ktoś nie czyta tych wszystkich portali i nie wie. Gra miała się ukazać 27 stycznia, a będzie 24 marca, czyli opóźnienie jest spore. Wszystkie plotki głoszą, że chodzi o optymalizację. Przy okazji podano wymagania sprzętowe tej gry. Ja ich z pamięci nie będę w stanie podać. Macie je tutaj w opisie do tego filmu. Podejrzewam, że trzeba kliknąć więcej, żeby zobaczyć dokładnie, jak to jest. Jak mogę ocenić te wymagania? Znaczy, one nie są zbyt wysokie. W porównaniu z wymaganiami Wiedźmina, które podano jakiś czas temu, to one są, można powiedzieć, niskie i ludzie właśnie zastanawiają, czemu są aż tak niskie, bo spodziewano się jakiegoś kosmosu. Ale słuchajcie, z drugiej strony pamiętajmy, że mówimy o grze, która pojawiła się też na konsolach starej generacji, właściwie debiutowała na konsolach starej generacji i tych samych, na których chodziło GTA 4, prawda? I gra jest zrobiona de facto na tym samym silniku. Poziom detali jest ten sam, chociaż oczywiście jest dużo więcej takich smaczków w stylu, nie wiem, tych ruszające się klapki, świat jest dużo większy. No, w sensie, detali jest de facto więcej, ale chodzi mi o to, że złożoność tych obiektów nie jest jakoś bardzo różna, tak? To nie jest jakiś taki upgrade, jak pomiędzy na przykład GTA San Andreas a GTA 4. Więc w tym wypadku zastanawia mnie to, czemu te wymagania są o tyle wyższe niż GTA 4, no bo GTA 4 jak wyszło, to tam jakiś procesor Core 2 Duo wystarczył, a nawet i na jednorodzeniowcach chodziło. Zresztą możecie zobaczyć płynne gameplaye z GTA 4 na tabletach. Tabletach z Windowsem 8 i procesorem Beltrail, to jest niskonapięciowym procesorem, tam nie ma nawet własnej karty graficznej, tylko jest jakiś zintegrowany układ. Zastanawiam się, jak to będzie. Zwłaszcza, że Rockstar ma to do siebie, że zazwyczaj trochę zaniża wymagania i GTA 4 po premierze to się potrafiło przyciąć na zalecanych, więc zobaczymy, jak to będzie. Nie byłbym zbytnio taki no nie miałbym takiego dużego entuzjazmu wobec tego wszystkiego, że niby są takie niskie, bo może się okazać, że ta gra będzie źle zoptymalizowana. Oczywiście tego nie życzę, niemniej jednak no, Rockstar nie słynie z dobrej optymalizacji na PC-cie. Max Payne 3 chodził dobrze, więc może teraz będzie lepiej, ale no nie byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że jednak może być niezbyt różowo. W każdym razie tak, premiera 24 marca na PC, w opisie macie wymagania sprzętowe i tyle. No, to był naprawdę taki krótki news z komentarzem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja w sumie myślę, że jeśli te 3 miesiące ma naprawdę, no właściwie nie 3, tylko 2 miesiące mają zmienić coś, prawdopodobnie są w stanie coś zmienić na plus, to dobrze. Uważam, że warto poczekać, bo wtedy jest tylko frustracja, wiecie, jak wychodzi gra i nie możemy w nią za bardzo pograć. Ja tak miałem z GTA 4, że na moim ówczesnym laptopie to było praktycznie niegrywalne, konsoli wtedy jeszcze nie miałem. Więc czekałem na patche, a i tak po patchach było tak sobie, więc de facto musiałem tę grę kupić 2 razy, bo potem jeszcze musiałem kupić na Xboxa, bo sobie kupiłem wtedy Xboxa 360. Teraz już bym tego błędu nie popełnił, po prostu bym poczekał, zobaczył, jak chodzi i jak działa na komputerach z podobnymi parametrami. No, to tyle by było w tym materiale. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych filmach.